No to. To odpalam. Ja tu się wyciszę. Bruce, jak się włączało noktowizor? Prawy shift H. Dzięki. Engine fire left. Engine fire left. Engine fire right. Engine fire right. APU fire. APU fire. Bleed air left. Bleed air left. Bleed air right. Bleed air right. Kręcimy w prawo. Prawo, start. Roll left, roll left. Flight controls. Flight controls. Torch, jeden radio check. Proszę, wasze 0 radio check. 5 na 5, gruzu. Ciebie też 5 na 5. Sunaki Holki, torch, jeden radio check. Na lotnisko jest 132, nie? Tak, tak mam zapisane. No to dobrze. Słyszeliście mnie na jedynce? Tak. Do ciebie na 132 lotnisko, radioczek. Ustawmy sobie 5000 jako Joker. Same 120 czy coś innego? Same 120 na końcówkach krótkie. Żadnych siódemek nie dźwigać? Chyba, że się lubisz ten, no. Tam zlewać. Co ty powiedziałeś? Tylko trzy baniaki, tak? Możesz dwa jak chcesz. Chcesz dwa? No ja nie symetrycznie się uzbroję. Okej. No to loader według własnego widzimisię.
Ja to myślę, że 6 długich to i tak mi wystarczy. Wiem, żeby się nie okazało, że potrzebna 7 będzie nagle, nie? To mam działko. Paliwa nigdy za wiele, chyba że się palisz. No. Dobra, jest skręcony, 28 sekund do INS-a. INF mi okej. Trójka zalignowana. Start, o którym miał być? 9. 9, to jeszcze 8 minut, tak dobrze. No spokojnie. Już chyba wiem, gdzie stoimy. No tak, to tam. W samym rogu. Jeszcze tylko krótki czek i będę mógł kołować. To co, 2 butle czy 3 butle? Ja biorę 3. Ale jak sobie strojenka winczuję? A to ja, ty wodzu ile bierzesz? Ja biorę 3. Bo ja mam złe skłonności, dlatego wolę mieć więcej. Długi, 2 krótkie, 3 butle. 6 długi, 2 krótkie, 3 butle. Ok, ja jestem gotowy do kołowania. Daj mi pół minuty. Podaj stanowisko, które stoisz. A gdybym wiedział. Ale mniej więcej, tak koło którego? Naprzeciwko wieży z dyszą. Czy to jest na tym szerokim pasie, tu gdzieś na środku? Nie. A, my chyba 22, 24, 23 może to tutaj. Ja wykowuję sprzed hangaru. To nie jest... Dobra, drugi gotowy. To kołujemy. Chyba, że ty gruz gotowy? Trójkę gotowy? Gotowy. No to jeszcze jedna rzecz, rzucę sobie okiem na mapę. Moment. 17450. Dobra, ja mogę kręcić. Dobra, to kołujemy. Sendaki kolki, Dodge, jeden flight, taxi. W prawą stronę do pasa. W prawą tu. Ja jestem tym w środku, kto jest tym z lewej? Avantar. Ja jestem z prawej. Trochę chyba wam zajechałem. Ja wyjadę już, żeby wam nie blokować. A nie, ty tam możesz, Avantar, wyjechać. Dobra, to wyjeżdżać. Co jest, wodzu? No, to jesteśmy przy tym, przy samym końcówku, dobra. I w lewo teraz będzie na ten. Szkoda, kierunek nie taki, jak mi by się podobał. Coś mi dziko podały, działają. To chyba mogłeś też zjechać, wiesz, w prawo? Mogę, ale to nie jest ścieżka kołowania. I teraz czego? Start mówi, że jest 2.7. To będziemy kołować przez hu. No, na koniec tam do lewej musimy chyba pod koło. No to. 9.
Zróbmy fast taxi. Chodź. Tak, na zbyt dupce. My chyba brawo przecinamy, nie? Tak. Jedziemy cały czas prosto, to za mną. Teraz przecinamy ten duży pas i cały czas prosto przecinamy. To jest taka jedna długa jebutna droga kołowania. Kołujcie za mną? Tak, tu już przez brawo weź. Pozytywne jest to, że mamy pas dla siebie, nie? Wszyscy są na lotnisku. To jest. Dwie minuty, dwie i pół minuty do starcia. Przecinamy Charlie Delta. Właśnie wiesz co, on chyba nie przewidział tego, że my będziemy tyle musieli kołować. Taki czas to, no to tak nas tak będziemy. Trudno. Kurwa, ty się budzę, to na kołowanie nam zajdę. Widzisz? Pan kapitan pomyślał. Chyba, że nie wyhamuje. Dobra, ja jestem przed progiem pasa. Fast taxi. No, zajmuję, będę zajmował, a wy się dołączy. Czekaj, widzę jednego, a gruz? A, dobra, trójka jest, dobra, to zajmuję. Snaki kolki Dodge 1 Flight Tri-Ship F-18 zajmuje próg pasa 27. To co, ja biorę centrum, a wy się po prawych, prawej i lewej ustawcie. Idę lewo. Dobra. Gruz gotowy? Potwierdzam gotowy. Dobra, no to hamulce. Rozkręcamy. Go. Nierówny trym. Może nie zresetowałem. Zresetowałem. Dobra, idziemy na waypoint 1. Czekaj, wróć.
7 to już myśmy kurwa minęli. Waypoint 2 w prawo. 5 stopni wznoszenia, 330. Panowie, coś jest popierdolone z komunikacją radiową. Jak się słyszymy między flightami na różnych częstotliwościach, nie słyszymy się tak jak powinniśmy i generalnie jest syf. Też taki macie efekt? Nie. Nie wiem, czy nie jest nie mamy. To EasyCom. Możliwe, ja pytałem go, skąd wyłączył EasyCom, on tam pisał na czacie, że Hunterz wyłączył, tak więc dlatego, wiesz. Nie, bo generalnie jest tak, że wiesz, że my gadamy... Panowie, krótko, flight... Panowie, włączcie sobie, przejdźcie na osobne kanały i na te gdzie nie ma innej opcji, teraz nie ma czasu, żeby zmienić. Bo to nic nie zrobimy z tym, jeżeli tak jest. Magic, to ci jeden postawcie w stronę kiefalki. Magic, to ci jeden. 5-5. Dzięki. No to przechodzimy na ten kanał 251 na jedynce. O! Rób coś, decyzja, awantar. Lecimy, po prostej. Dobra. 5 stopni znaczenia, 330 prędkość. I już po wszystkim. I przechodzimy na waypoint trzeci. Delikatnie w prawo. Tego się nie spodziewałem. No chyba nie było nic pogodowych. Pozdrawiam, jestem blind, nie widzę cię. Ja jestem blind. Ja kontrolę jestem. Mam wizual na was obu. Ale to ty awantary prowadzisz, czy jak? Tak, prowadzę. Jesteś z przodu, okej. Tak. Waypoint trzeci. Okay. Wyjdźmy od wyboru. Kurwa. 330 wznoszenia. 335 stopni wznoszenia. Ja tu mam propozycję. Muszę wyłączyć kurwa te gogle noktowizyjne, bo to jest chuj nie lata. A nie, już nie potrzeba, bo jest świt za nami. Tak, już wstaję powoli. Ja sobie poustawiam systemy. Przechodzimy na lewo? Tak, już przeszliśmy. Na 1-1-2-5-1 się zgłosiłem, nasz flight. Czyli trasy trochę mamy jednak do zrobienia. Czekam na tego kurwa tego. Buzala. Może się doczekasz. No ma być przecież ten. Tak, ja wiem. W sensie prędkość 320? Nie, obroty. 97. Ale to tego nie możesz wobec tego mierzyć, bo one bardzo indywidualnie podchodzą. Nie wiem, ale to nie o to chodzi. Znaczy ja wiem o co mi chodzi. Dobra, spoko. Dobra, ustaw awantar taka na 15 Yankee, my ustawiamy 78. Przepraszam, 15x. 15x. Yardstick ustawiony. Dobra. Trzymać. Ustawiam się na waypoint, ale na HS i tak w lewym górnym rogu masz przecież pokazane. Tak.
tamten Takan, Hunter? 7-8 X-Ray. A on ma 15. Potwierdzam. Wejdźmy sobie na jakieś 26-27 tysiące. Nie, no ja złapałem. Mama. I X. Ale od góry złapałem. No ja nie. Dobra, później coś. A dajesz ono? Bardzo ładnie, no. Dobra, wyrównujemy na 27. Ustaw sobie teraz tak, ATC na prędkości. Ustaw sobie po napokrętle headingu kurs, na który idziemy, czyli tam 294. I ustaw sobie barę, więc utrzymy w 27. A Hunter leci czy Sowa? Nie, on jest Sowa. Wiesz co, nie wiem, czy nie zresetowałem sobie, ustawiam tego ATC po tych jazdach z kontrolsami, bo nie chce mi się włączyć. Bo może machasz przepustnicą, albo zmniejsz trochę przepustnicę, zmniejsz. I wciśnij dłużej, przytrzymaj T. Przytrzymaj dłużej T. A, włączyło się, spoko, jest. Kodzie, ale jak dłużej przytrzymam, to załapię. Jest, faktycznie, teraz się włączyło, no. Tylko jeszcze na headingu muszę włączyć. Przełącznik lewy na headingu, ustaw sobie 294 i potem na autopilocie włączasz drugi i trzeci. Heading i bar, on ci mu utrzymuje kurs, kurwa, wysokość i jedziemy po jak po tafli. My się dostawimy do ciebie. 3 na pozycji. Warps. Jest baro. Trzymaj w jedną stronę. Nacisk obuletti, zgodnie z planem lotu, w kierunku waypointu 4. Zrozumiałem, Vipers, Magic. Mam teraz zobacz w lusterku, jaki kurwa wschód słońca z tyłu. Ty leci w lód. Widzę, widzę. To widzę, to zachód. Tam musi być cywilizacja. Cywilizacja. O, zjechał, uwaga. Tak, my też. Dobra. Czekaj, mi nie wskakuje heading. Bo musisz go ustawić, przytrzymaj boktem, tak, bo w lewo dłuższy czas. I na OFC wyskoczy ci kurs, wbij 294. No jest ustawione. I teraz tylko w autopilocie włączasz drugi i trzeci. Powinny oba wejść, i heading, i ten. Mówisz, że w autopilocie wracam, włączam drugi i trzeci, tak? Tam, gdzie pisze ten, heading cell, tak? HDG i tam, gdzie pisze baro, tak? BR tam. HCL i BAAL. Ja ci będzie utrzymywał 27 tysięcy wysokość zadano, ATC utrzymuje ci prędkość, a heading utrzymuje ci ten, heading cell. Jak ci się będzie zmieniało, to tylko delikatnie pokrętłem lewa, prawa i sobie zmieniasz kurs, kurwa, w tą czy w tą. Na tą stronę. Ja mogę praktycznie u ciebie siedzieć na pozycji u ciebie i dostosować te same parametry, nie szuflować co chwilę, jak nie pełnię ten. Jeszcze. Tam do 90 tych obrotów nie powinniśmy zmniejszyć, bo to jednak napierdalamy za szybko. Na ile on to przewidział, na jaką prędkość? Nie wiem. Oh my God.
Fizycznie, fizycznie powinniśmy to w tocie wpisać, tak? W tym. Tak, to karcie. Czekajcie. Code 1-1, radio check. Code 1-1, Magic 5-5. Możemy 300 węzłów lecieć. Dobrze, ja ustawiam 300, nie zapierdolę. Tylko kurwa, mówię, mam wbite 2,7, mam wbite hasel, on mi idzie w lewo, nie wiem czemu. Ale jaki masz heading ustawiony? To będziesz miał w lewym dolnym rogu NFD. 294. A on idzie z uporem błędnika w lewo. A spróbuj headingiem po prostu przyciśnij pod pierwszym kanałem radia. Magic, tak, przytrzymaj go. Czekaj, Leslie ci będzie... Machaj, będzie ci przesuwał kurs. Domyślnie powinieneś mieć na north ustawiony. Nie wiem, może masz inaczej. Nie, on się przesuwa, tylko no... Mimo tego, że ustawiam sobie na 294, tak jak trzeba... Bo najpierw baro włączyłeś, naciśnij tą rączkę albo ASK klawiatury, resort autopilota. Włącz najpierw heading, a potem dopiero baro. Bo jak załączysz samo baro, to on ci wtedy wbija tą po prostu wysokość i ten kierunek, który masz ze sterów. A ty masz najpierw wybrać heading, a potem dopiero stabilizować wysokość. Copy. Spróbujemy. Nie ma co próbować, tylko tak to działa, uwierz. Nie, to działa perfekcyjnie. Na 9.4 wbijasz headingowy, on ci przyjmie, ustawi kurs, a potem on ci ustawia wysokość zadaną. No nie, on idzie w lewo. Jakby w ogóle nie był włączony. Dobra, a ustawiłeś heading 294 czy kurs? Które potem przełącznik? Lewy czy prawy? Lewy heading. No dobrze, masz bite 294, to patrz co u mnie się dzieje, jak wbiłem 294, tak? Nie no, ale słuchaj, tylko po prostu on idzie w lewo, teraz już powinien iść... Dobra, mamy 4 mile do waypointu trzeciego, dobra. Waypoint czwarty. Spróbujemy na waypointie czwartym. A teraz mi załapał i odbił, no kurde, dobra. Bo ruszyłeś Joe'em, nie? Tak! Taki skubyk. Ruszy. Dobra. 286. Ustawię prędkość do jakichś 300. No, 300 spoko będzie. Kilka chwilę 113,9 13,450 11,800 No jak to się stało się? Może mnie do... Ja mówię... Muszę sprawdzić stan paliwa w zbiornikach. Weź sobie wejdź w bita, stores i upewnij się, że masz trzy butle, pokazuje ci w wallpassie. Ty nie masz dwóch butli przypadkiem? Nie, ma trzy na środku też ma. Ty, a może ty nie masz lewej? Kierujemy się do tamtąd. Ty, lewej nie mam, no. Ty stary, ty masz dwie butle tylko. To jest. Po lewej stronie nie ma. To dlatego mnie tak ten ściągało. Nie masz, tak? Po prawej butle, dwie, po lewej cztery długie i krótka. Czyli plan gruza. Dobra. Nie wiem co on ci przyszedł. No dobra, to był lewek. Spieprzyłem. Spieprzyłem do Maciek, zgłaszam, że rozpoczynam kap. Awanta, wejdź sobie w full pass. Nie, w pas, tylko w full zakładkę, tam koło pasa lewo.
Zobacz, ile masz paliwa na zbiornik. No widzę, widzę. A ile masz? Mniej więcej. Powtórz. Na zbiornikach pewnie tam już jest zero na jednym i drugim, nie? Koło 400. Teraz nie ma co tam wechlować te ustawienia. Tylko się ich pozbyć już. Prosta. Ten po prawej doważa ci te 4 długie po lewej. Pusty, także na spokojnie. I kurczę, ten głupi autopilot nie trzymał tego kursu, jak nic, no kurwa. Zostaw sam heading, bądź sam heading i zobacz, czy sam heading ci działa, bez baru. Też nie działa, też nie działa. Coś musi być nie tak. Możliwe, że nie działa ci na ten. Albo jest otwarty jakoś, no nie wiem, muszę poczytać. Włączasz autopilota, naciskasz ten heading, tak, ten drugi przycisk od góry i on ci powinien ustawić to, co masz w heading select wpisane. Na HSI to jest lewy dolny róg. Znaczy cel powinien ustawić. Dobra. Jeszcze raz. Mam, wybieram sobie cel headingiem. Ustawiam sobie heading, czyli na HBG, tutaj na tym pod tak. Gdzie masz pod pierwszym kanałem ten taki przycisk HBG. Nim sobie ty możesz prawo-lewo ustawiać. I wciskam przycisk Hassel na UFC. I Hassel ci włączy właśnie ustawienie tego kierunku. No okej, okay. Mam na Hassel, mam zaznaczone Hassel na HSI. Wbiłem 288. Teraz klikam autopilot. Nie mam niczego zaznaczonego. Słucham, powtórzył głos. Klikam AP, zaznaczam Hassel i Balt. A on dalej z uporem maniaka leci w lewo. Cicho. O kurde, bez tego baru i samo Hasselek, tak? A czekaj, heading, to jest ten nad trzecim MFD-kiem, nad środkowym, z lewej strony. Jak go przytrzymasz w jedną i drugą stronę dłużej, to on ci pokazuje na UFC kierunek do wbicia. Tak, ale on jest wbity dobrze, tylko go nie trzyma. Macie kru 2? Magic Call 2, jaka jest częstotliwość tankowca w końcu? 135. Nikt nie wie. Dobra, zacznijmy szukać tych celów. Magic Call 2, podwieć 135. No słyszę, słyszę, ale nic nie ma na rowerze. No. Myśmy ustawili 133,5. Kurwa. Jeszcze lepiej. A na Magic Call 2, 135,5. Żyję. Magic, Dodge 1, requesting picture. Magic Dodge 1, poproszę o picture. Dodge 1 is clear. Time is clear.
kopię. Piątką, DX mamy tankowca KC-130, Avantar, pilnuj tamtego swojego Bing. Spoko, spoko. Nie wiem, coś... Chodziło, nie jest. Pochodem. On jest za nami, na naszych pletach, koło naszego waypointu, gdzie... Trzecie, na lewo od trójki naszej, plus minus. Dobra, mogę kontrolować. Dobra, ja bo Avantar jakby coś kontroluje na HSI. Takada nie wyłączył, trzyma. Sprawdzę jeszcze coś w kontrolce, bo kurczę, trybu nie trzyma. Springfield 1 do Magic Request. Pixar, mam kontakt na radarze? Rogi? Springfield 1 do Magic, podaj namiar, bo ja nic nie widzę na tym. Ale co ale to jest lewo 2-3-0. Nie mogę go wytrymować dobrze na lewo. Cały czas mi lewe skrzydło. Naciskać kilkukrotnie, nie trzymać, tylko trymować delikatnie. Takie krótkie naciśnięcie, raz, drugi, trzeci, czwarty, on ci sam zacznie uciekać. Rus, ja wiem. Tak jest niekomfortowo. 1-1 leży. 2-0 to masz. 2-1-4, lego 76 mil to jest UZI 1. Po lewej stronie od ciebie. No, Springfield 1 przyjął. No nic, ani nie łapię tego trymu, ani nie łapię tego, no. No dobra, to się ustabilizuj. To jest. Albo wbij ATT po prostu, ten pierwszy, tak jak ustawisz, ustaw go jak najrówniej, wpierdol ten pierwszy ATT i on powinien ci trzymać te parametry joya. Taka jeszcze jedna zasada, masz autopilota, tą rączkę przypisaną jako ten autopilot Disengage? Tak. To każde rozłączenie autopilota tak naprawdę nie na UFC, tylko ten, bo inaczej się nie rozłączy. No to masz jaka autopilot disengage chyba w ustawieniach. Mhm. Masz Avantar paliwa? 10-5. To był prawie sam. To jest. Na powrotnym kółku prost sugerowałbym ssanie. Chyba tak. Tu jest spokój, cisza, kurwa, nic nie zgłaszano. Nie będziemy tu widzieć. No mnie 11900, także to mamy się nie ma. 12,5. Wodzu. Jak używasz na hełmowego, to pod przyciskiem R, nie wiem czy gdzieś to go przypisywali. Ja nie używam, bo ja nie wiem jak to włączę, nie miałem czy na hełmowy. Masz włączone, bo akurat nie wiem czy włączone, że jest włączone, tak? Naciśnij R na hełmowy, zniknie, znowu R na hełmowy wraca. Nie, ja wiem, tylko że ja nie wiem kompletnie o co chodzi z tym na hełmowy, wiesz, nie testowałem się tego. Po prawej stronie prawego MFDK-a, tu jak jest ten ta sztuczny horyzoncik mały, ta mała busolka, tak? Pokrętło HMD. Czekam cię skrajnie do prawej. Jakie pokrętło jeszcze raz? HMD.
pod przełącznikiem IL Cool, to tam masz ten handel. Dodge 1, bogey do, bogey spike. Bogey spike. Kożeś kurwa spieprzył. Magic 1, Dodge 1, bogey do. Dodge 1, is clear. To tyle jeśli chodzi o cele. Magic 1, no, czyli misja zrobiona. Magic, Dodge 1, za minutę dolatujemy do waypointu 4 i jakie są dalsze rozkazy? Wracać do tego, do bazy. Do. Bo to by było, jakby nie wykorzystał 3 Hornetów w powietrzu zatankowanych prawie, że i uzbrojonych. Nie wysłali do tego. Czekajcie. Sprawdźcie na północy na radarze, czy coś macie. Lewo od was, dobra, na kursie 288. Czyli wiadomo, że już coś tam jest, dobra. Lewo od was sobie na kursie 288, czy jest kurwa świadomy? Jesteśmy na kursie 288. Magic, powtórz, na północ od nas, czy na 288? Na północ od nas byłoby 360. Sprawdźcie, czy przed sobą coś macie. Pierdolę. Panowie, spokojnie. To trzeba coś jeszcze robić, czy tylko to HMD przełączyć do tego? Prawo. Prawo, tylko trzeba przekręcić się w prawo i powinno ci na chód, jak zaczniesz słyszeć dzwonko, to powinien być na hamowę. Magic do Code One? Nie no, to jest. Go ahead, Code One. Zgłaszam, że zbliżamy się do trzeciego waypointu. Zaczynamy kapa między trzecim a czwartym waypointem, jeśli dobrze to rozumiem, twój plan. Potwierdzam, Magic. A nie można więcej funkcji tutaj włączyć? Koło prędkość, wysokość? Cold 1 przyjął. Na razie jeszcze nad tym pracują i kierunek, tak? Ja mówię, jak naciskam kierunek R, tak to mam, to Rester, Mark, Switch. No, przeciążenie to pierdolne. Taki pierdolot. O, inlet ice. A u mnie jeszcze nie. Magic to Springfield 2. Kolejny raz po starcie z Koboleti. Dobra, to leciliśmy i co? Tak, rozumiem, Springfield 2, Magic. No co, wracamy. Magic, Dodge 1, osiągnęliśmy waypoint 4. Aktualnie nie widzimy żadnych celów. Tak, to jest. Tak, to jest. Ja obawiam się najgorszego, że tych celów w ogóle nie ma. Kontakty z przodu przed nami. Dodge 1, do Magic. Kurs 0,71, 96 mil, 0,20 tysięcy. Kręćcie w prawo na 0,71. Kręcimy w prawo na 0,71. To ja mam kontakty przed nami 85 mil. Nisko. Magic, widzimy kontakty jakieś 85 mil od nas z kursem 289. Nisko. Wysokość 10 tysięcy? Break. W takim razie zmieńcie kurs. Sprawdźcie te kontakty na 287. Bo ja na radarze nic nie mam. Copy. To jest nisko, że to jest, tylko kurde pokazuje mi się kwadrat, więc nie wiem, czy to jest friendly, czy nie. Zrywam ile. Ja mam romba. Zachwytujemy ich? Tak. Kapitan, są potwierdzą 29. Ale to nie, to za daleko. Potwierdzam. No jedna, chyba 29. Tak, potwierdzam, dobra, idę szerzej. Weź mu zgłaszam, bo to będzie zaraz burza z nimi. Magic, widzimy dwie grupy. Jedno to MiG-29, drugie niezidentyfikowane, przechwytujemy.
1. Są nisko, idziemy teraz w prawo. Avantar, trzymam za wami potakanie. Kopię. Ile? 2, 5. 5, proszę. Podejrzewam, że ta grupa tylna to są bombowce. Ale to jeszcze zobaczymy. Wąs, dwójka, weź tą grupę tylną i ja wezmę tą przednią. Dodż 1, ten medzik, jesteście zdani na siebie. Nie, jeszcze nic nie widzę na razie. Tak, znaczy ja widzę ze 29, ale tam nie widzę drużyny. Jak ty masz skanowanie radar? Radar na 80. Mówisz do Dodż 1, tak? Medzik przyjął. Dodż 1. W razie potrzeby to wyślę do was kolta. Dobra, tylko nie za... Tylko nie zapomnij o nas, żeby nam powiedzieć, że misja jest zakończona w razie czego. One są nisko, tak skanowanie mam poniżej 6. Niżej, jeszcze no, ja mam na 0 jeszcze. Dolna krótka skanowania do 0. Modu to jest... Dobra, no, to tych bliższych, to są, jest tu ship. Trzymamy 23 tysiące. No ja mam tych bliższych, ale jeszcze nie ratowałem. Please status. Avantar, towarzu medic, jesteśmy w trakcie tankowania. Powtórz, Bruce. Wszystko. Tu dwie grupy, prawa bliżej i lewa wyżej, tak? To ja atakuję prawą niżej. Ja widzę obie. A czy Bruce i 10 to medic, reporting. Wchodzą w zasięg. Jebaj i odchodź w lewo. W prawo będę wchodził. Gdzie chcesz, tak? Tylko melduj jest. Dobra, mam ich 35 mil. Do tej dolnej, chyba to jest dolna ta grupa. Ja mam 31, dobrze. Wal do swojej. Dobra, ja mam 33 w tej chwili. 29. Napędźcie się za daleko, a Walter mógł nie wyjść, jeżeli nie są na hedonie do Inten. Nie, 30 mil jeszcze. Tak, jesteśmy od nich wyżej, ale... Wchodzą w zasięg? Z chmurami centralnie. 10... nie. Dobra, jedna grupa jest z lewej, godzina 11 mniej więcej, heading 290, 287, a druga... To ja mam ich, mam zalokowanych, 24 mile. Dobra, obserwuję was z góry, widzę Foxa. Kręcę w prawo. Ranking right. Break right, zestrzelam. Boże, o kurwa, jaki lat. Czy powiem, że mama, trzymam te twoje, powtarzam, odchodź za mną, jestem na wysokości. Bierz lewego skrzydłowego. Chyba tam jakiś splash poszedł, moment. Avanter, ty miałeś odchodzić, a nie tam gdzieś. Tam jeden został jeszcze, weź mi Bruce. Górnego, tego górnego bierz. Ja mam dolnego zahaczonego. Dobra. Avatar, wyjeżdżaj tam. Poszła jeszcze jedna, bo nie dostał chyba. 13 Fox 3. Dragon, Mig 29, Fox, sprawdźcie. Avatar, zawróciłeś już? Wychodzę. No. Dobra, ja pilnuję jeszcze wozu. Ja kurwa, pod chmury szedłem, ja pierdolę. Gruz, masz visual? Nie, blind, przez chmury go tylko bije. Ja widzę ciebie. Sara. Pozytyw, mam visual, odkręcam się na ciebie. Odpuszczać go czy trzymać? Wal. Na chmurami. 8 mil, powtarzam, bo Fox One, pozdro Fox. Dobra, idę do was, bo tutaj tak nic nie widzę, kurwa. Dobra, odbijam w prawo, Avantar przejmuj. Teraz idę prawo. Co, jesteśmy do 8000, kurwa, nie za wesoło, z 30 zeszliśmy do 8.
Grus, teraz kręcisz w prawo? Tak, pod Fara. Jestem za tobą, jakieś pół mili. Nie widzę. Colt 2-3, Colt 2-1, przejdź na naszą częstotliwość. Dobra, 4 mi zostały. Powinniśmy się gdzieś mijać, nasza wysokość dyszka. Moja 14. No kurczę, próbuję zmienić częstotliwość, ale wywala mi błąd. Okej, okay, spróbuję jeszcze raz. Wybierz kanał na 1G za wyznaniem. Ale ja mam 2.18 na tym samym kursie. Jesteś awantar wyżej chyba i gdzieś przed nami. Jestem wyżej 13. Lecę z kursem 2.50. No to dobra, to lecisz w prawo. Gruz, kręć w prawo. On jest na 2.50. Powinniśmy się... Poszedł waypoint, tu szybka ten, czwarty waypoint odległo. 48. Odwracam się na... 46. To jesteś przed nami, gdzieś leci w stronę północną, tam zachodnią. Odkręcam się na waypoint czwarty. Sprawdzimy, czy coś przepuściliśmy, czy poleciałby dalej. Mam kontakty, heading 250, mam kontakty lekko w lewo. Buggy, buddy spike, buddy spike, buddy spike. Dobra, mam kurwa, to ciebie złapałem. Ja jestem po twojej lewej, Grus. Kopii wykręcamy do lewej do awantara. Awantar, wychodzisz na czwórkę, tak? Tak, na czwórkę. Magic Call 2, po tankowaniu, check in. Sprawdźmy, zrozumiałem Call 2, Magic. Kieruj się 8,5. Na prawo, na kurs 0,5,5. 8,5. Flara? Flara? Na ciebie to już chyba spokojnie jest. Na wyższą wysokość. Tak, poziom wyżej. Magic, Dodge 1. Go ahead, Dodge 1. Magic, czy obserwujesz jakieś cele w naszym regionie? Request picture? Dodge 1, nie widzę żadnych celów. Was też nie widzę, jesteście poza moim zasięgiem radaru. Copy. To. Twoja lewa głos. Dodge 1, reporting, Magic. Potwierdźcie zestrzelenie celów. Kto to wie, czy one zostały Magic, Dodge 1, nie jestem w stanie potwierdzić, nie widzieliśmy splashów. Prawdopodobne zestrzelenia. Tak, Magic, tak, powiem. Jaki to był kontakt? Nie jestem w stanie ocenić. 29. Powietrze. Ale tam było, tam była czwórka, to powinniśmy jeszcze mieć... Magic, jeden masz... Kosta, dole coś na drugi. Na drugi, na dole, na skóra. 20 tysięcy. Body spike, body spike. Mam lokowanie. Body spike, body spike. Spike, spike, spike. Body spike na 13 tysiącach. Ty na dole, Grus, zobacz. W chmurach. Pod nami centralnie. Body spike, body spike. Ale to z tyłu coś tam chyba siedzi, bo mnie lokuje, kurwa. Do wszystkich, ktoś ma kontakt z Luzi 1? Body spike. Body spike, F-18, Dodge 1, 3, Body spike. Mamy z godziny... Awan, chcesz czekać na czerwone, proszę o powtórzenie odległości do celu. Break. Grus, ja schodzę do awantara. Please repeat, speed 1. Springfield 1, proszę o powtórzenie odległości i kierunek do najbliższego celu. Body spike. Awantar, pasuje. Jakoś 20 tysięcy. Kurwa, RWR nic nie pokazuje, skąd to? Z godziny pierwszej Hornet. No, a to asy od nas. Ale pokazałem, że nie odległość 3 mile, ale nie za wysokość. Dobra, zrzucam baniki. Awantar, przypomnij, to były Airfus czy Storys? Nie widzę nic na RWR-ze, że to są przyjazne, nieprzyjazne. Awantar, podejrzyj się na 2000.
Nałożyło się, powtórzcie. L0, tak? Center L1 i R1. A1, przepraszam, tak. Pomyliłem mi się, kurwa, kolejności. Okej. Okay. Terpodaj kierunek, w jakim będzie się odległość od waypointu? 108, 25 mil. 20 tysięcy. Tysięcy i wznoszenie 5 stopni. No tak. Puściłem flarę. Dobra, dobra, wizual mam. Dochodzę na humowy, pierdolę cię. Potwierdzam, Maddy. Maddy, Call 2. Naszego kapra zostało nam 90 minut. A to daleko były te kontakty od tego, od waypointu tego czwartego? My byśmy przelecieli w ogóle i nie zauważyli. Jak w polu wymowa to? 8 tysięcy. 8 potwierdzonych są cysterny, co? A, potronujemy. 5 x-ray mówisz? Tak, potwierdzam, jest na wysokości 10 upadł. Mam heading, w prawo idziemy. Potwierdzam, 156 kierunek. O, Grus jest z tyłu za nami już. Cold 1, no. Magic do Cold 1. 29 na RWR-ze. Odwrotnie, okej, go ahead Cold 1. W lewo odbijamy. Magic, czy dalej nas nie widzisz na radarze? Nie, niestety nie widzę nas na radarze, wyszliście poza zasięg Magica. No my jesteśmy na swoim waypointie cały czas. Chuj z nimi zgłaszam do Magica. Gruz, no to my was namierzaliśmy, ale lecieliście w stronę naszego waypointu. Break. Magic, Dodge 1, Spike na RWR 2, MIGI 29 na północy. Aktualnie od nas heading 35. Królestwo, jak ktoś zgadnie, jak daleko od nas są. Ja nie widzę ich na radarze. Widzę... 80 radar i skanuj. Springfield, 1-1, request picture. Daleko są. No, ja nie wiem, czy to ktoś inny. Springfield 1, się nie zajął. 305, 81, 20 tysięcy. Kolt. Dodge mówi, że clean. Znaczy Overlord. To co? To tankowanie. Kod 2, kurs 00, sprawdźcie mi na kursie 00. Idziemy w prawo na... Jakieś aktywność. 159 kurs. Magic Kod 2, powtórz. Kurs 00, sprawdźcie mi... Tylko uważaj, gdzie tam jest naziemna ta... Wyrzutnie są naziemne, ale sprawdźcie mi, czy coś jest na kursie 00. To 29 na tydzień. Kod 2. To 29 one mogą być nawet, nie wiem, 200 mil od nas. No na 160 radar ich nie widział. No, dokładnie. Magic Dot 7, co do tych migów 29, to nie potwierdzam kontaktów. Mamy spajki na RWR-ze, ale radar ich nie widzi. Zrozumiałem, nie angażujcie tych celów, bo są za daleko od was. Cold 2 sprawi te cele. Buddy Spike, kierunek 160, 22 tysiące. Reagan. Na RWR-ze to one są głęboko jeszcze dalej od naszej pozycji do człowieka. Reagan?
wysokość 20 tysięcy, kurs. Dodge Gwen 4, Overlord, Bra, 083, 4180, at 20,000. Swift 1 Magic, kurs 313, 51, 20 tysięcy stała wysokość, idą w prawo. Magic, call 2, request pogidop. Call 2 i nothing civil. Check-in. Kurs 003. Kierujesz się na takera? Tak. Magic Call 2, zupełnie nie zrozumiałem. Call 2, sprawdźcie mi na tej... Na tej kursie czy coś jest. Tutaj coś 003. Jakieś mam odczyty, ale niejasne. Na wysokości? Call 20, między 20 a 25. Call 2. Mam tankera na tym, na radarze. Poprowadź. Springfield 1 do Magic, 2 kontakty, wrogie, kurs 300, odległość 39 mil. Czy mam angażować? Potwierdzam, to są 3 kontakty, 3 bugi, 3, 1 potwierdzam, angażuj. 3 bugi, kurwa? Call 2, change direction 067. Kurs 067, skręćcie w prawo na 067. Boję tego awansu, tak naprawdę nie ma. Spokojnie, Januszu. Na tym kanale. Trzymam namierzonego tankera. Call 2 do Magic. Skręćcie ostro w prawo, kurs 076. Wchodzicie w obszar aktywności radarowej. Call 2, 3. Co by tak powiedziałeś? Powiedziałbym ci, ale później nie mógłbym tego filmiku wrzucić na ten, na YouTube'a. Powiedziałeś na kanał. Springfield 1 do Magic, kurs, utrzymuj ten kurs, odległość 18 mil, 20 tysięcy, przed tobą 3 cala. No, Springfield 1 przyjął, cele widoczne, angażuję. Rozumiałem, dzik. Dolot do tankera 65 minut. Springfield 2 to Magic, kurs 344. Skręć w lewo na kurs 344. Springfield 2 przyjąłem. 344. Magic Call 2, u nas wszyscy na radarze, mamy spajki z 29, naszej 8 daleko, nieznane odległość. Jaki macie fuel state? Zapytaj się awantor, czy częstotliwość tankera do... Magic Call 2, czy mamy wracać na kapa? Call 2 late, tu bogi. Miał być 133. Z kurs 232, odległość 50 mil, wysokość 33 tysiące. Idźcie na razie tych kursach, ponieważ one idą dokładnie za obroną przeciwlotniczą. Jest 130,5. Magic Call 2, kurs 232. Awantar, co tak machasz? Coś tam? Myszka. Moment, call 2. Skręćcie na kurs, lekko dajcie w lewo na 0,25. Przeprowadzę was przez obronę przeciwlotniczą. 0,25. Skręćcie teraz.
na kurs 0,25. Utrzymuj kurs 135 Avantar i tyle. Tutaj Dodge 1, czy ktoś może mi potwierdzić częstotliwość tankowca? W tym momencie zgłasza mi się na 130.5. Kol 2, częstotliwość tankowca 133500. 133500, potwierdzam Dodge. Mówią, że 1335 tankowali. Chociaż menu DCS-a mówi, że ma być 130,5. Ale była zmiana. No ale to menu DCS-a chyba aktualne podaje, tak? Czy jakiś tam inny opis? Magic Spring Call 2. Przed nami nie ma kontaktu. Na naszej 9 mamy spike o 29. Magic Call 2, prowadź nas, gdzie mamy lecieć? Call 2, skręć się na 005. Dystans do celu 24 mile. Call 2. Wchodzę, utrzymaj pozycję na lewym skrzydle, ja wchodzę na twoje lewe. Springfield 1 do Magic, request picture. Dziękuję, w kolejności 1, 2, ja na końcu miałem tutaj na więcej. Springfield 1, Magic, clear. Ja muszę trochę korygować, bo on mi ucieka w lewo tym tankiem. Nie, zostań tak jak jestem. Kod 2, cel idzie prosto na was. Kurs 326, odległość 24 mile. Wiem, o co ci chodzi, że ty nie chcesz stankować sprawy, tak? No dobra, nie ma problemu, to Avantar podejdzie. Magic do kod 1. Na prawej, a ty pójdziesz na lewo. Go ahead. Długo tu mamy tak krążyć, ale mamy tutaj plażę, nic nam się tutaj nie dzieje. O, spokojnie. Kod 1, wejdźcie na swojego kapa. Powinniście mieć cele poprawione, nie widzę im na radarze. Jesteśmy calutki czas na naszym kapie, między 3 a 4 waypointem. Magic, jestem namierzony przez migi 29, które są na mojej 6. Proszę potwierdzić. Break. Break left, break left. Hold 2 to Magic, uważaj, bo wchodzisz w zasięg aktywnej kolotki. Skręć odbicie w lewo i prawo, dobrze. Chociaż ty wodzie weź ostatni tankował, tak? A jako drugi. Kol 2, tak jest jak teraz. Miejcie kurs jeszcze w lewo odbijcie, mocno w lewo. To zrobimy to tak, że ja z Avantarem na kół 1 przejdziemy na 133,50, a ty zostaniesz na 251, tak? Póki któryś z nas nie skończy, to wtedy my cię zamienimy na 251, a ty zgłosisz jako tam drugi do tam, czy tam trzeci do tankowania, że ten. Znaczy to chodzi tylko o kontakt z Avaxem, w razie Niemca, jak oni tam dali się, że mamy, wiesz, gorąco, tak, i mamy potrzebne. Kolt 2 do Magic, bandyta wejdzie wam na plecy na 6, z kursu 311, uważajcie. Jak to będzie się ustawić? Odległość? 8 mil. Dodge Blend 4, Overlord, Bra, 039480, at 28,000. Nie potwierdzam, bo nie widzę tych celów. Kol 2, 29 masz na ogonie. Kurs 316, odległość 7 mil od nas. Kurde, no i tak jesteśmy w sytuacji, że musimy zatankować. Kol 2, wchodzi wam na 6. Tylko może, żeście wywalili... Kol 2. Trochę tak. Kod 1 do Magic. Sprawdźcie na kursie 296. Sprawdźcie kurs 296 i wrogie cele.
56, przejął, kręcimy. Jesteśmy w pogoni za nim, nie było 8. Magic, do kolb? Dead. Jaka wysokość celów? Prawdopodobnie cele będą znajdować się między 18 a 23 tysiące. Przejął kolb. Kolb 2, reporting. Magic Call 2, request bodyguard. Po bogini. Call 2 is clear. Wrogie cele 2 stron, potwierdzą strącenie 2 cel. Przejdźcie na kurs. Moment, przejdźcie na kurs 090. Call 2. Czekałem, czy go dogonimy przed moim bingo. A jeszcze ciekawe, jak z jaką prędkością on leci. Springfield 2, jesteś 7 mil od Springfield 1, mijacie się na prostej. Springfield 1, jak stan paliwa i uzbrojenia? Ja sekunda na autopilocie, prędkość 180 i będzie się utrzymuje, muszę odjechać. Springfield 1, jedna rakieta krótka, paliwo 1950 kg. Zrozumiałem, Magic. Kierujemy się kursem 090. Zrozumiałem, Colt 2. Colt 1, please reporting. Pan nas zaraz do lotniska chyba doprowadzi zaraz. No ładnie, ładnie. Czemu ty w wodzu masz stare krótkie na tym, a nie X-e? Ma też na boksowym. Chyba jakieś jaja są z tym, albo z komunikacją, albo z tym, z radiem. Bo nie mogę prawego radia przełączyć. Zamieniły mi się. Wodu, teraz mnie słyszysz? Cały czas się słyszę. Tak, ale gadałem na awaksie podobno. Aha. A teraz patrzę, że mi się zamieniły częstotliwości lewe w prawą, a prawego nie mogę przełączyć. Idę lekko w lewo. Dobra, leci na nas.
Przechodzę na częstotliwość tankowca. Mam nadzieję. Awantar wzrokowy mam z nim, nie wiem jak. To też mam wzrokowy. Cold Mad Magic, kurs 0,52. Skręćcie w lewo na kurs 0,52. 5300. Texaco, Dodge 1-4, request rejoin. Hey Spike, byś tam Spike zawołaj. Texaco, proceed to pre-contact at 20,000. Musimy ten, on będzie na czołówce, więc musimy go zmienić i się ustawić. Skręcam w prawo. On nas minie lewą stroną, tak? Już nas minął. A nie, minął, dobra, więc. A to idę za co? Zgubiłem gościa, no. Widzę, widzę. Lecz 208. Widzę, widzę. Ale spoko, jest ten nachylmowy, bo pokazuje kierunek, w którym się patrzysz, nie? Także łatwiej tam. Tak jest. To ja będę z prawej tankował. Tak. Dobra, tak go podgonię. Czyli potwierdź, 130 500, tak? 133 500. 33 500, dobra. Bingo mam. To jest Joker. Okej. Jeszcze mam 200 do Jokera. Mam nadzieję, że nam podsiemy tyle, ile trzeba, tak? Znaczy moja propozycja tak po 4000 na początku zastać, bo nie wiadomo ile on ma w sobie. Kopię. Zwalniam. Zauważyłem. Zwalniam bardziej. Wyprzedziłem cię lekko. Dobra, siedzę na dalszym, podejdziesz, to podejdzie do ciebie. Ready, pre-contact. Oj, poniżej 250 leci chyba. Bo go cały czas doganiam. Mam 260 i doganiam. Dobra, masz miejsce. Prędkość jego 238 do 240 będzie, Avantar. Spoko. Ej, tak wizualnie. Ready, hamulec masz chyba wypuszczony. Return pre-contact. Ready, pre-contact. Clear contact. Clear contact. Daje mi lewy. Wąs? Wodzu? Jestem. On daje mi lewy skrzyd... lewy ten. Dobra, to idę na prawy. Sorry, ale wypuścił mi lewy, no. Tak, bo on pierwszy daje lewy, zapomniałem o tym, mogłem ją zagadać. No dobra, spokojnie. Texaco, Dodge 1-1, request rejoin.
Dodge 1-1, Texaco, proceed to pre-contact at 20,000. Ty wyobrażasz sobie, że zapomniałem, gdzie on ma kurwa cięgiel od paliwa? Ja wiem, ale nie mogę, dobra, widzę. A nie. Weź mi przypomnij, bo nie pamiętam. Za przepustnicą. Sorry, teraz patrzę na ten. Tam, tuż pod światełkami. Ale ja pierdolę. Bingo. Czekaj. Dokładnie na prawo od APU. Gdzie? Od APU przycisku. Przełącznika na prawo. No tak, no to tam patrzę, ale nie ma. Na prawo jest taki probe do góry. Dwoma pierdolnikami. Ja wiem wszystko, rozumiem, ale kurwa nie... Chyba za wysoko się... No kurwa nie mogę. Nie mogę cię zatankować. Ale kino, kurwa, no nie widzę. Że wiem, w którym miejscu to jest, ale no nie mam przełącznika. Bliżej burty od APU. Masz APU, widzisz APU? No tak, tak. To jakby chciałeś bliżej się fotela, tak? Pisane probe extend. Ach kurwa, bo ja na burcie szukałem, bo to w tym ja pierdolę, jest zajebisty. Panelu w lewym panelu, gdzie przed. Tak, mam już. Jest okej. Okay. Ja po prostu szukałem tam, gdzie Mirage ma kurwa. Avantara, wiesz, że to jest 200, wiesz, że to jest 130-500? Ta częstotliwość, a nie 133-500? On automatycznie mi zmienił. Pewnie easy comes. Tak. Dobra, podchodzę i... Trzeba to wlać. Jak się odezwałeś, to się rozłączyłem. W końcu tego paliwa? 200. Przyjął. 200? Tańczę wokół niego jak pijany. O, okej. Okay. No, ja podchodzę. Ready, recontact. Return, recontact. Dawno nie tankowałem. Stary, ja prawie 2 miesiące nie latałem, półtora na pewno. Contact.
are taking fuel. Ready pre-contact. Masz go. Return pre-contact. Ready pre-contact. Cleared contact. Dobra, wypo... Tankuję do 9. Strzel w ocie. Break away. No, powtórz. Żeby gruz nam w ocie strzelił. Ale chyba nie ma go tutaj jeszcze. Nie, on stabilnie leci. Return pre-contact. Dobra, już. Kurwy syn. No, nawet prawa strona jest jakaś zjebana. Dośrobałem do 8,5. Gruz leci już do centrowania. Break away. Gruz. You're taking fuel. Żadnej lampki, kurwa, nic. W ruskich to ci mówi, nawet jaką masz prędkość, kurwa. Gruz. Co tam się dzieje? Tak, to mnie. Lecisz do tankować? Lecę, bo kurwa, przez ta moja pełowana żona 20 minut temu, kurwa, dała znać, że na to dziecko przyjedzie, kurwa, i chuj się zbiera, chuj wie, że czeka. Tak, kurwa, latam po domu, kurwa, czekam na nią, żeby dziecko odprawić, kurwa, ona się zbiera, kurwa. Ja wiem. Z tą, kurwa, zajebać ją, kurwa, trzecie roz, kurwa, na... Ma to jeba. Grustream weekend, kurwa. Grustream. 9000 odchod. Ja tam jestem na twojej czwartej. Nie przewal. Ja teraz mam 8300. Ty, ale ja ciebie nie widzę, wam drodzy ty jesteś. Jesteś za mną gdzieś? Jestem przy tankowcu. Aha, bo ty przy tutaj, dobra. To jestem za to. Wodzu, wywołałbyś Magica i zapytał się, czy w ogóle coś tam się do roboty czy wracać. Albo dobra, ja się przyłączę na ten, na czas wstrzymać Magica. Dobra, już mam, zaraz zapytam. Jakieś kontakty. Podobno Colt wykrył. 313 kierunek, a jak daleko? Właśnie nie powiedział. Gruz jesteś? Dobra, to póki mamy paliwo, to pójdźmy, sprawdźmy to. A Gruz sobie dotankuje samemu i wrócimy później do lotniska.
Następnie wyślę. Dobra, w prawo idę. Przyjechał za tobą. W momencie ja tutaj już nic nie widzę. Zastrzeliłem jednego miga, a drugie odleciał. W kierunku 330. Zrozumiałem. Magic Touch 1. Na jakiej wysokości spodziewa się bandytów? Touch 1 spodziewacie się między 18 a 23 tysiące. Idźcie na kurs 315. Idziemy na 315. Odległość? Nie podam wam odległości, mniej więcej to jest 80 minut. Dokładnej odległości wam nie mogę podać. Magic. Kopię. No to skanujemy. Magic Q2, kurs 228, Edger 20. Ten wrazem miałem Q2, Magic. Weźmy się trochę wyżej. Taki 26 tysięcy znowu. Ty, Wentery, ja może się, nie wiem, ale jak gruz ma tankować, to czemu odlatuje od tankowca? Bo gruz poleciał załatwić sprawy z żoną, czy tam dziećmi. Nie wiadomo kiedy, czy wróci, a jeżeli mamy paliwo mieć teraz i są kontakty, to później tego paliwa nie będziemy mieli. No dobra, no to... Ja wiem, no. Tylko cholera wie, kiedy on wróci, tak? Gruzu, jesteś? To ty idziesz w górę? Wodzu? To ja idę, już się widzę właśnie. Lecę do ciebie. W tym ustawieniu światła to po prostu tak wali po oczach. No. Że na radarze nic nie widać. No też właśnie mi się powiem. Musisz lekko w dół. Springfoot 1 do Magic, przechodzimy na częstotliwość. Będę więc skakował, jak będzie dobrze. Dziękuję za lot. Zrozumiałem. Zresztą my chyba ostatni będziemy lądowali, jako że mamy tutaj ten teren ich osłaniać. Aha. Tam słyszałem, że Springfield wylądował. Ty widzisz coś na radarze? Nie, cisza. Szczekaj mu chyba. O. Jakiś kąt. Reagan. 18 jakieś. Reagan. Coś przez chwilę złapałem, tak? To jakieś 100 było, 100 mil z hakiem. Czy RWR pokazuje 18, ale to wiesz. Aha. Dobra, to nie ma sensu. Magic, to 7? Magic, my nie widzimy niczego na radarze. Jesteśmy dosyć daleko od naszej trasy. Czy kontynuowałeś szukanie, czy... Nie, wracajcie. Regen. Dobra, mam coś na nas. Ale to są 18. Ja widzę jako hostile. Okej. Okay. Dobra, to jestem na tanku. Reagan. Mam, poczekaj, zaraz zobaczę. Na RWR-ze to faktycznie jest 18, ale to jest... Dwie grupy są, 64 mil. Bad spike. No i to są nasi Avantar to nad namierzacie. Dobra, kopię. Dobra. Działem, spokojnie. Jak oni są z przodu, to my to wracamy do tankera w takim razie, bo to jak oni są z przodu, to tam nic nie będzie. Magic Call 2, u nas na RWR-ze też czysto. Request RTB.
Zrozumiałem, call 2. Kurs 148. FTB. Ja myślałem, że jesteśmy najbardziej ten, najbardziej z przodu tej wody. Kurs, call 2, kurs 199. Call 2. Mamy 40 do Avaxa, do tego, do tankera 146 kierunek. Tak jest, mam go wbitego na atakanie. 28 do tankowca i do patroli podchodzi, bo w tej chwili 4-8. A to podchodzi od kogo? My mamy jeszcze, ja mam jakieś 7 tysięcy. Więc jak potankujesz, to lecimy do bazy. I teraz najlepsze będzie to, że trzeba będzie obejrzeć sobie ACMI, co zastrzeliliśmy. Tak, czy w ogóle coś, kurwa. To jedno w macie. Na 3-1. Kopi. Jeden przesadziłeś na ten tankowy z BOA 130,5 czy 133,5? U mnie wyszło 130,5. 29. Dodge to Colt. Colt na dochaj. Czy widzicie cele? Nie wiem, od nas na 9 są 30 mil od nas 29. Nie rozumiem. Macie czym je angażować? Jak coś to możemy angażować, bo mamy jeszcze paliwo, żeby oblecieć do tankowca później. To wy jesteście bliżej, także go ahead. Dobra, to przejmujemy. Proponuję przechodzimy 135. Czyli coś tam było jednak. Kolt 2 do 3. Jesteśmy na RTV, jak będziemy się na pomoc, można nam zabrać. Easy communication jest wyłączona. Ile masz wody paliwa? 7,5. Ustabilizuj prędkość, ile masz teraz? 3,6,5. A, trzymasz się troszkę niżej, to się tam nie widzę. Jest tu. Wyziąłem. Gruźnij z sił, bo później trzeba będzie do domu wracać. Tankujesz gruz? Pewnie. Overlord, Colt, 1-3, request bogey dope. Colt, 1-3, Overlord, bra, 296, 423, at 23. Ale jesteś ładnie oświetlony teraz w tej pozycji. 296. Nie mam pojęcia, czy może to, że miałem nierówny balast, albo coś, nie wiem. Pancer 18 mil 8. Czekaj, spróbuję jeszcze raz. Tak się. Ustawię sobie 120 heading. Pancowiec plus 0,5. Jeszcze raz, AP, ustaw sobie, albo inaczej, ja ci dogonię, jakby coś się stało. Włącz sobie tak, AP i kliknij HCL. I wtedy sobie headingiem zmieniaj, zobacz teraz. Na kursie 266. Teraz działa.
trzeba hasel włączyć, a później headingiem kręcić. Wychodzi na to. Chyba tak. Lecę na ten krasnokowiec. Gruz? Overlord, Colt, 1-4. Request bogey to... Pas. Colt, Gwen 4. Overlord, Bra, 2-8-5-4, Gwen. Dobra, nie ma już nic. At 5000, flanking. Gdzie jesteście? Patrzę, to nie mam po 2, 2, 2 i 3, a tylko my mamy po 1. Trójka. Jeszcze na lotnisko musimy ten. O, jak ładnie. Ty widzisz, jak obracam głową, czy nie? Tak, dwójka, trójka. Ślicznie, ślicznie. Idę trochę w lewo. No właśnie zauważyłem. Colt, 2-1, body spike. Gonię tego. Przeleciałeś koło mnie. Bo on znowu będzie leciał, będziemy go mijać, nie? Tak, powiem Colt, tak. Colt, 2-1, odmawiam. Coś zalokowałem, ale nie, teraz on akurat ucieka nam. Pytanie, czy go dogonimy zanim się odwróci. Nie, już mam go wizualnie. Tak, tak, to jest tylko auto. Colt 2-1, Reagan. I właśnie wystrzelał na tankowca. Bartek, na jakim kursie jesteś? Jarek, chora. Mam, namierza mnie 29. Magic Colt 2 Bra 240 Ficler. Zaraz znowu będę miał Jokera. Colt 2, jeszcze będziemy musieli zatankować. Wrócić to wrócimy. Okej, czekaj, 240 to jest... No nie ma, zawsze jakieś nasze jednostki są. Z mojej strony od siebie. Aż późno się robi. Colt 2. Gruz? Gruz, ty nas słyszysz? Nie ma go znowu. Nie słyszę was, bo po zmienieniu się na częstotliwość 130 to pozmieniały mi się oba kanały. Na lewym na POM 1 ustawiłem 2.5.7, ale na prawym nie mogę 2.6.0. Przełączam na 130.50. Też tak, spoko. Tankujesz? Już potankowane, kurwa. No, sprawa, jesteś lepiej oświetlony. Bo on mi przerwał i już nie mogę na liście nawet. Okej, dobra, to my lecimy w takim razie na waypoint. Piąty. Jesteśmy 103 mile od waypointu piątego. No to mamy visual na ciebie, na tankowiec. Tak, tak, minę. Wejdźmy wyżej, żeby tego paliwa trochę zostało. 20. Magic 1 to Death 1-3 do wszystkich flightów, które chciałyby podejść do KC 130. On już nie daje paliwa i nie ma go na liście. Zajebiście. A wam teraz głos może w powrót do bazy, bo się spadniemy, kurwa. Dodge 1 Magic. W takim razie RTB, schodźcie stamtąd. Magic to czy RTB? Wchodzimy na 25 000, waypoint 5.
Cold, Golden Magic, please reporting. Cold 1 Magic. Tankowiec już nie daje paliwa, tak jest. Tak, tak, jesteś, mamy, znaczy, my jesteśmy na twojej gdzieś tak godzinie czwartej. Ja jestem w tej chwili 85 mil od waypointu piątego, przed tankowcem, tak, potakanie piątka, więc widzę go za sobą. To jesteś 5 od nas, 5 od nas jest. Ile macie do tankowca? 5-6. Ja mam wizualny ciebie. Flara, flara, flara. Tak, 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 na tą kostę flaruję, przed nim jest. To obejrzyj się na godzinie... Widzę. Dobra, ja kręcę koło do prawej, bo ja mam w tej chwili 10-18. To kręcę kółko do prawej i przekrócę was z prawego zakrętu. Dobra, my idziemy na 25 tysięcy na jakim punktu. Już zostawiamy smugi, także widać nas łatwo. Bady tak. Tak. 340. 340. I wyrównujemy 25 tysięcy. Zaraz potwierdzę teraz. Heading 40, 90. 2. Najpierw heading, potem nie, nie, właśnie odwrotnie. Hassel, a później heading ustawiał i wtedy mu zadziałało. Takiego teraz już nie działa. Masz tam taką ustawioną środę, czy nie? Teraz 15 ustawiona. Dobra. Dobra. 15 jest. 4-0. Dobra, działa teraz ten... Heading, tak. To weź już stabilizuj, bo prawo, lewo latasz. Protestowałem. Ale trzeba przytrzymać, nie? I on wtedy ci ustawi. Tak, musicie ten przełącznik przytrzymać, bo wtedy dopiero wyskoczy w takim czasie na łatwo. Tak, dobra, teraz jest ustabilizowane. Wysokość też? Wszystko. Tak, żebyś wiedział, wodzu, to ja właśnie trzymam rączki na tym, na uszach. Jak tak się tam... Dotkniesz mnie, ja uciekam. Nie, spoko. Wiem, że ty już tam zaczepiony jesteś. Zły dotyk boli całe życie. Magic Call 2. Nie, ja ten raz już byłem w Stenica, przechodzimy na częstliwe Stenica. Zrozumiałem Call 2, Magic. Dziękuję. Magic Call 2 bez UB. Colt 1 do Magic. Proszę na pozycję. Widzę się, ja muszę.
Janusz 3. Dodge Gwen 4, Overlord, pop-up group 045 4150 at 4000. Pop-up, teraz. Teraz właśnie, kurwa. Dodge Gwen 4, Overlord, pop-up group. Nie ma paliwa, bingo, do widzenia. Sownik siedział na awaksie i nie widział gudautu w ogóle, z rejonu gudautu. Ale nie muszę mówić, że akurat tam była misja. Przestawiam bingo na 3,5. Nie ma, pod kontrolą, bo teraz już nie będę ustawiał, bo kurwa, wpadnę z tego. Ale do lotniska mamy 75 czy coś takiego, tak nie jest aż tak źle. To ja jestem Dodge. A Avantar jest kto? To ja jestem Dodge. A, no to właśnie, to ciebie wołam. Tanker jest pusty czy pełny? Puściutki jak puszka po piwie.
Nie, no odwrotnie było, to niepotrzebnie tam się kieruje, dobra, dzięki. Przejdźmy sobie na waypoint 6. Kolory trochę spadły. To jest? 6, mówiłem. Nie doszło. A, sorry. Kod 1 do Magic. Jeżeli macie za mało paliwa, możecie go lądować na lotnisku zapasowym. Na Goodoucie. Odległość 102 mile. Kurs 105. Jeszcze niewiele dalej mamy do lotniskowca. Do lotniskowca macie 124 mile w obecnej pozycji. No to lecimy na lotniskowiec. Przyjąłem. Muszę wejść na chwilę. Prawka, kurs 106 teraz. Do lotniska mamy 27 mil. Przyjął. Nie mogę znaleźć czasu z wieści, bo zostanę na tym zdaszem 0, więc prowadź tam zdaszem do wieży. I upewnij się antipas 309 czy 27, bo chyba nas 27 posadzi. 27 to nikogo nie będzie. Dobrze, to ja przejdę teraz na częstotliwość i wejdziemy pod chmurę. Magic Dodge, jesteśmy w niecałe 30 mil od lotniska Sukhumi. Przechodzimy do częstotliwość lotniska. Dzięki, do miłego. Zrozumiałem, Dodge. Do miłego, dzięki. Magic. Kolki, Dodge 1-4, inbound. Dodge 1-4. Fly heading 99 for 29, QFE 29.88, runway 27, to pattern altitude. Dobra, wchodzimy pod chmurę. Na razie z kursem 108, 10 stopni zmierzania. Idle. Przepustnica na idle. Najwyraźniej. Nie słyszę, co mówisz. To i powiem mu się radia, jak się przełączyło na 132. Avantar, pojebał ci się radia na 132? Kliknij. Tak. Kurwa. Tak, pojebałem się radia.
EasyCom. Sorry, chłopaki, to... ja nie słyszę, co mówicie. Nie słyszę, wodzą. Gada na te, się nie słyszy. Jestem tylko na 320 radia. Przejdźcie na 130 dla wszystkich. Nie mogę. Na wieżę, dobra, na kom1 czy zgodę na 132. Jak mnie słychać? O, teraz was słyszę. Może wander prawo wyż. Dobra, 110, kurs 110, schodzimy pod chmury. Pod chmury. Idzie cały czas prosto, 110 teraz. To kręcimy lekko w lewo. Altitude. Widzicie lotnisko? Jeżeli coś mówicie, to ja nie słyszę. Mówicie coś? Siadamy pojedynczo. Niech ci będzie gruz. Wysiadajcie, ja mam dużo paliwa, wysiadajcie po prostu. Zawsze gdzie siadać, tak to bez sensu jest. Kulki, Dodge, 1-4, request landing. Tak chyba trójko byśmy wylądowali. No to, jak, proszę, jak panienka, to ja czuję. Dobrze, 200, prędkość do 200. Opadanie 900, 1000. Prędkość 200. Zakręcam w lewo. Zmniejszam nieco opadanie. Trzymam 200. Opadanie 700. Prostowuję. Wychodzę na prostą. Ustawiam się na progu pasa tym markerem. Opadanie 1300. Prędkość 200. Podwozie klapy. Zwalnia. Prędkość 150.
Zemlado, jestem za ciężki na 150. Kopi. 160. Ja nie dam rady, się zwalę zaraz, ja już przejrzę, on mi ucieka. Ja muszę jeszcze wolniej. 140. Biorę prawą. Posiadaj z wozem, bo macie podobne paliwo, jak zrobię break. Światła kurwa na 0,9 świecą. Colkey, Dodge 1-2, inbound. Dodge 1-2, Colkey, fly heading 95, Fort 1-1, QFE 29.88, runway 27, to pattern altitude. Touchdown. Dodge 1-2, request landing. Colkey, Dodge 1-2, request landing. Ja tam nie otwieram kabiny, bo mi zimno będzie. Tu zatrzymamy na płycie w prawo. Sprawa. Colkey, Dodge 1-2, request landing. Dobra, to ja wyłączyłem.